Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd przedstawił projekt strategii demograficznej 2040 dla Polski. Większość założeń programu to element Polskiego Ładu. Polska mierzy się z kryzysem demograficznym. Liczba urodzonych dzieci rok do roku znów spada. To jest problem, z którym zmagają się właściwie wszystkie kraje europejskie, nie tylko Polska. Mówi socjolog dr Jerzy Żurko. Odpowiedzią na kryzys jest projekt strategii demograficznej 2040. Zawiera konkretne rozwiązania wspierające rodziny, które mogą zwiększyć dzietność. Widzimy, że jeżeli tu i teraz, dzisiaj w strategii demograficznej 2040 nie zaadresujemy kilku podstawowych obszarów, nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin, to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść, paraliż w systemie emerytalnym, spowolnienie wzrostu gospodarczego. Przekonywał premier Mateusz Morawiecki. Rządowa strategia demograficzna rozpisana jest na 20 najbliższych lat. Problemu niskiej dzietności nie można rozwiązać w ciągu jednej kadencji, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To musi być stabilne, kompleksowe działanie, które przede wszystkim zabezpieczy i da bezpieczeństwo polskim rodzinom. Według badań statystycznych nawet 98% Polaków chce mieć dzieci, a 40% deklaruje, że chce mieć ich troje i więcej. Wielu z nich nie decyduje się jednak na potomstwo, między innymi ze względów finansowych. Tworzeniu rodzin nie sprzyjają też negatywne trendy społeczne, które promują samotne życie i skupienie się na sukcesie zawodowym. A to dzieci są największym szczęściem, przyznaje Bożena Pietras ze Związku Dużych Rodzin 3+. Myśmy po prostu kochali życie i chcieliśmy je dawać. I widzieliśmy, że z każdym następnym dzieckiem po prostu nam się lepiej powodzi. Wręcz odwrotnie niż wszyscy mówią. W ostatnich latach do polskich rodzin popłynęły dziesiątki miliardów złotych w ramach 500+ oraz innych programów. Poprawiły one życie polskich rodzin, ale nie odwróciły negatywnych trendów demograficznych. Tak jak wśród naszych znajomych nawet wielu rodzinom pomogło wyjść z ubóstwa, nam oczywiście też pomaga, bo kiedy mamy czwórkę synów, to ja zdecydowałam się zrezygnować z pracy i na razie opiekować się domem i dziećmi. Rodzina pani Renaty i pana Krzysztofa dzięki pomocy państwa może realizować swoje marzenia. Te pieniążki, które dostaliśmy po prostu teraz, to wsparcie mogliśmy właśnie przeznaczyć na to, aby odkładać pieniądze na przyszłe nasze plany, czyli na to marzenie związane z budową domu. To właśnie brak własnego mieszkania czy domu wciąż jest głównym problemem polskich rodzin. Mają go rozwiązać nowe instrumenty polityki mieszkaniowej, mówi pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Chcemy wprowadzić instrument Mieszkanie bez wkładu, który pozwoli, zniesie barierę, która powodowała, że trzeba było odkładać te decyzje czasami o kilka lat. Po drugie, chcemy wprowadzić bon mieszkaniowy, który jest dedykowany dla tych rodzin, które już mają dzieci, ale mieszkają w bardzo małych mieszkaniach. Polskie rodziny będą mogły też łatwiej wybudować swój wymarzony dom. Nieruchomości do 70 metrów kwadratowych będą mogły powstawać bez zbędnych formalności. Rząd proponuje także pakiet ważnych zmian w kodeksie pracy. Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy i to elastycznej rozumianej w bardzo szeroki sposób dla rodziców dzieci do lat 4. Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i możliwość połączenia tych wszystkich elementów, różnych form elastyczności pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców. Na poprawę dzietności ma także wpłynąć między innymi rozwój opieki prenatalnej, tworzenie modelowych centrów zdrowia prokreacyjnego czy rodzinny kapitał opiekuńczy. Zastępowalność pokoleń gwarantuje współczynnik dzietności na poziomie 2,1. W praktyce oznacza to, że na 100 kobiet powinno przypadać 210 urodzeń. W Polsce od 1998 roku wskaźnik ten przyjmuje wartość na poziomie niespełna 1,5. Rozpoczęły się polsko-czeskie negocjacje w sprawie porozumienia dotyczącego dalszej działalności kopalni Turów. Ministrowie rządów obu krajów zadeklarowali, że chcą doprowadzić do zawarcia porozumienia bez udziału instytucji unijnych.
Do Pragi udali się przedstawiciele polskiego rządu, aby negocjować ze stroną czeską. Minister środowiska Czech podkreślił, że intencją jego kraju nie jest natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Zapewnił, że celem negocjacji jest porozumienie, a nie sąd. Rozmawiamy z Polską o umowie, która zminimalizuje lub całkowicie zmniejszy negatywny wpływ kopalni Turów na ziemię czeską i mieszkańców regionu liberackiego. Dotyczy to utraty wody pitnej, obniżającego się poziomu wód podziemnych, konieczności ograniczenia hałasu i pyłu, wstrząsów ziemi, czyli wszystkich czynników, które mają negatywny wpływ na terytorium Czech. Terenu, które ma pak samozřejmě negatywne wpływy na czeskie území. Pomimo rozpoczęcia dialogu, strona czeska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosek o natychmiastową zapłatę przez Polskę 5 milionów euro za każdy dzień opóźnienia w zamknięciu kopalni Turów. Do czeskiego pozwu dołączyła też Komisja Europejska, która chce być stroną w sporze przed Trybunałem w Luksemburgu. Główny zarzut Czechów to problemy z poziomem wód na terenach graniczących z kopalnią. Polacy mówią coś innego niż to, co mówią dane czeskich służb geologicznych po stronie czeskiej, gdzie widać, że poziom wód się obniża. Strona czeska nie chce jednak ujawnić szczegółowych raportów potwierdzających te tezy. Niedopuszczani są też polscy eksperci. Spółka PGE, która jest właścicielem kopalni Turów, od lat przeznacza ogromne środki na minimalizowanie negatywnych skutków wydobycia węgla. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat kopalnia Turów przeznaczyła aż 90 milionów złotych na inwestycje proekologiczne. Są to takie inwestycje, które maksymalnie minimalizują wpływ kopalni na otaczające ją tereny, praktycznie w każdym aspekcie środowiskowym. Tuż po złożeniu przez Czechów wniosku do Trybunału, Polska zadeklarowała, że będzie partycypowała w kolejnych projektach wartych dziesiątki milionów euro. Zamknięcie kopalni i elektrowni doprowadziłoby do tragedii w regionie, przyznaje burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz. Jest to najważniejszy i największy pracodawca na tym regionie. Elektrownia przy kopalni Turów ma też strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W rozmowach z czeskim rządem uczestniczą m.in. wicepremier Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. To, co nas łączy, to jest wspólna wola osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych. Tak jak pan minister Brabec powiedział, celem jest porozumienie, a nie sąd. Rozmowy będą kontynuowane jeszcze jutro. Sławomir Nowak zebrał 1 000 000 złotych na poręczenie majątkowe, które miało go uchronić od aresztu. Jednak śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu dotyczącą poręczenia majątkowego. Były współpracownik Donalda Tuska nie może zatem spać spokojnie. Sławomir Nowak, na którym ciążą poważne zarzuty korupcyjne, wyszedł z aresztu 12 kwietnia, po tym gdy sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu dla byłego ministra rządu PO-PSL. 6 miesięcy zabrane przez rząd PiS-u z mojego życia. W kwietniu Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Nowak pozostanie na wolności, jeśli wpłaci 1 000 000 złotych kaucji. Obrona odwołała się od tej decyzji. 2 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że były minister ma wrócić do aresztu, chyba że wpłaci kaucję. Obrońca Nowaka, mecenas Joanna Broniszewska, w ubiegłym tygodniu przekonywała, że jej klient nie ma takich środków. W trakcie zatrzymania śledczy zabezpieczyli w domu Nowaka 4 miliony złotych w gotówce w różnych walutach. Prokuratura zajęła też nieruchomości należące do podejrzanego. Sławomir Nowak i jego rodzina nie mają możliwości ekonomicznych, by uiścić tak ogromną kwotę poręczenia majątkowego. Obrona próbowała doprowadzić do wstrzymania wykonania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Sąd apelacyjny ostatecznie odmówił uwzględnienia takiego wniosku. Córka Sławomira Nowaka przekazała 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego w imieniu swojego ojca. Dziś potwierdziła to prokuratura. Pieniądze wpłynęły, ale prokurator nie sporządził protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego z uwagi na złożony sprzeciw. Informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie akceptują decyzji sądu o wypuszczeniu Nowaka na wolność. Termin rozpoznania zażalenia nie został jeszcze wyznaczony. Obrona uważa takie działania oskarżyciela za bezprawne. W obronie bliskiego współpracownika Donalda Tuska stanęli politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u. Jak wiemy, ta sprawa jest przez prokuraturę bardzo długo badana i dzisiaj chyba każdy zdrowo myślący człowiek wie, że
Powrót do aresztu niczego nie zmieni. Kilkudziesięciu parlamentarzystów opozycji podpisało się pod listem otwartym, w którym gwarantują, że Sławomir Nowak do dnia wyroku pozostanie dyspozycyjny dla organów państwa. Politykom opozycji nie przeszkadzają poważne zarzuty związane z działalnością Sławomira Nowaka w okresie, gdy był szefem Państwowej Agencji Drogowej. My w tym liście piszemy tylko jedną rzecz, że areszt nie jest karą, że jeżeli są dowody, to powinna być rozprawa sądowa, a nie trzymanie kogoś w areszcie do nieskończoności. Takie apele są nieuzasadnione, zaznacza wicemarszałek Senatu Marek Pęk. To jest próba wywarcia takiej politycznej presji, bardzo cały czas wpływowego środowiska, które próbuje wybielać osobę, która ma konkretne, bardzo poważne zarzuty. List kolegów Sławomira Nowaka pokazuje, jak działa tak zwana doktryna Neumana, mówi socjolog dr Jakub Koper. Dopóki będziesz z nami, dopóki będziesz trzymał nasze sprawy, nasze działania, będziesz legitymizował, my ciebie nie opuścimy. Mam nadzieję, że politycy opozycji odeszli od tej doktryny i nie będą jej stosowali w życiu publicznym i politycznym. Sławomir Nowak do tej pory usłyszał 17 zarzutów związanych z przestępstwami korupcyjnymi, praniem brudnych pieniędzy oraz działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Nie będzie sprawiedliwości za karygodny zwrot Polski Obóz użyty przez niemieckich dziennikarzy. Wpływ na to ma dzisiejsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o sprawę z 2017 roku, kiedy to niemieckie media użyły w swoich publikacjach kłamliwego określenia Polski Obóz, odnosząc się do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. To sformułowanie uderzyło w Polaków. Były więzień Auschwitz, a obecnie prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski wniósł o przeprosiny oraz o wpłacenie 50 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Patria Nostra, które zajęło się sprawą. Tymczasem pełnomocnicy z Niemiec zakwestionowali prawo polskiego sądu do orzekania w tej sprawie. Wskazali, że proces powinien toczyć się przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Warszawski Sąd Apelacyjny zdecydował się na wysłanie w tej sprawie pytania prejudycjalnego do TSUE, a ten przyznał dziś rację Niemcom. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do wyroku Trybunału, przypomina, że do tej pory w tego typu sprawach TSUE postępował zgodnie ze swoim orzeczeniem z 2011 roku, które mówi, że sądem, który może rozpatrywać takie sprawy, jest sąd bliski powodowi, czyli w tym przypadku sąd polski. Dzisiejszy wyrok pokazuje, że Trybunał może wywrócić swoje orzecznictwo do góry nogami. TSUE zmieniło 180 stopni, można powiedzieć wręcz, swoje orzecznictwo. Okazuje się, że w sytuacji, kiedy Polacy skutecznie bronią dobrego imienia, walczą o prawdę historyczną, walczą, by te perfidne kłamstwa na temat Polski nie były powielane, to TSUE chce zablokować możliwość dochodzenia praw takim osobom, a jednocześnie być może zachęca tych, którzy stosują te określenia, gwarantując swego rodzaju immunitet. To stosowanie podwójnych standardów, ale też ochrona interesów Niemiec przez Trybunał. Jest to niezwykle niebezpieczny sygnał wysłany przez TSUE, pokazujący, że de facto w tej sprawie chroni interesy Niemiec. Niemiec, które próbują wybielić swoją odpowiedzialność za II wojnę światową. Oburzenia wyrokiem nie kryje prezes Stowarzyszenia Patria Nostra, mecenas Lech Obara. Otóż uznano, co jest szokujące, że słowo użyte, zniesławiające, o którym za pośrednictwem internetu dowiedziała się osoba, tu konkretnie pan Stanisław Zalewski, prezes Związku Byłych Więźniów, że to słowo polski obóz koncentracyjny, akurat nie to było o sobie Boże, nie pozwala na wskazanie osoby, która mogła być tym dotknięta. Polak został dotknięty i więzień został dotknięty obozu koncentracyjnego. A tutaj powiedziano, że to nie można zidentyfikować, a więc nie są właściwe polskie sądy. Do wyroku odniósł się również były więzień Auschwitz, którego sprawę rozpatrywał TSUE, Stanisław Zalewski.
Albo sędziowie TSUE są ignorantami mimo tytułów profesorskich, albo robią to celowo. Zamykają Polakom drogę do sądu w sprawach, w których są obrażani. Ja mogłem nie być w Treblince, ale nazwanie jej polskim obozem mnie jako byłego więźnia obraża. Obozów nie tworzyli kosmici, byli to Niemcy. To nie pierwszy i odosobniony przypadek, w którym strona niemiecka używa kłamliwych słów wobec naszego narodu, manipulując faktami historycznymi. Kolejnym przykładem jest chociażby kontrowersyjny film produkcji niemieckiej Nasze matki, nasi ojcowie, w którym to zarzuca się Polakom między innymi współudział w Holokauście. Dziś w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zakończył się kurs operatorów pocisków Javelin. Na podtoruńskim poligonie mundurowi zaprezentowali zdobyte umiejętności. Javelin, czyli w języku angielskim oszczep, to ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany amerykańskiej produkcji. Dziś na poligonie Kijewo-Toruń Wojsko Polskie pierwszy raz strzelało właśnie z tego systemu. Do końca tego roku zostanie zrealizowana umowa, która gwarantuje Polsce 60 wyrzutni i 180 pocisków Javelin, pocisków w najnowszej wersji, do tej pory obsługiwanych wyłącznie przez żołnierzy amerykańskich. Naszym mundurowym nowy sprzęt nie jest jednak straszny. Broń bardzo funkcjonalna, wysoce skuteczna. Bardzo prosta w obsłudze. Szkolenie taktyczne na poligonie pod Toruniem zakończyło pierwszą edycję kursów dla instruktorów, techników uzbrojenia i operatorów systemu Javelin. Łącznie w kursach uczestniczyło 60 żołnierzy, m.in. z Wojsk Obrony Terytorialnej. Ta grupa będzie się powiększała. W tym roku będziemy szkolić jeszcze jedną turę 60 operatorów. Na jesieni będzie kurs, bo ten kurs trwa 3 edycje po 13 dni, czyli około 39 dni, dlatego to zajmuje około 3 miesięcy. Podczas zakończenia kursu obecny był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zadeklarował, że będzie dalej modernizował armię. Jednym z etapów rozwoju jest właśnie wprowadzenie systemu Javelin. Podobnie jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, zarówno w formule amunicji krążącej, jak i w formule bezzałogowców, które są wykorzystywane wielokrotnie. Szkolenie na podtoruńskim poligonie wpisuje się w rozbudowę zdolności przeciwpancernych Wojsk Obrony Terytorialnej. Ta rozbudowa to m.in. powołanie nowych struktur, zaznaczył dowódca WOT generał dywizji Wiesław Kukuła. Nazwijmy je grupami niszczycieli czołgów, rozpoczynamy ich tworzenie już w tym roku. Struktura ta będzie budowana w brygadach, w województwach wschodnich, będzie oczywiście strukturą typowo defensywną, ukierunkowaną na wyszukiwanie i niszczenie celów opancerzonych, w tym również czołgów. I właśnie temu mają służyć pociski Javelin, które są powszechnie wykorzystywane m.in. w NATO. Do tej pory wyprodukowano ponad 11 tysięcy sztuk pocisku Javelin. Wartość jedynego to około 80 tysięcy dolarów. Z poligonu Kijewo-Toruń dla Informacji Dnia Jakub Więcław. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.